Pierwszy trębacz Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, laureat prestiżowych konkursów w kraju i za granicą. Paweł Wróblewski 4 października gościł w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Z jego udziałem odbyły się warsztaty dla uczniów placówki, a wieczorem recital. Tuż przed koncertem muzyk zdradził nam, co zagra dla kozienickiej publiczności. Pierwszy utwór to dwa menuety z pierwszej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, drugi to sonata Henry'ego Pertzla, a trzeci to suita z muzyki na wodzie Georgia Fryderyka Händla. Jak zaczęła się przygoda Pawła Wróblewskiego z nauką gry na trąbce? Szczerze mówiąc, to trąbka tylko dlatego, że nie mogłem zacząć edukacji na saksofonie, ponieważ byłem za mały. Wtedy jeszcze dzieci zaczynały dopiero w tym cyklu czteroletnim i po prostu zacząłem edukację na trąbce prywatnie, poza szkołą, a po kilku latach edukacji takiej prywatnej u tego mojego nauczyciela rozpocząłem przygodę w Szkole Muzycznej w Szczecinku. Po Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Szczecinku Paweł Wróblewski ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. O trąbce mówi, że to niezwykle wdzięczny i wszechstronny instrument. Udowodnił to podczas tego wieczoru. Artyście na scenie towarzyszył pianista Paweł Filipiak, z kolei to muzyczne spotkanie poprowadził nauczyciel szkoły muzycznej w klasie trąbki Kamil Żarnecki. Organizatorami wydarzenia byli Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon oraz Rada Rodziców.